Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Od rana o piłce nożnej rozmawiamy, zastanawiając się, co jest takiego w tej dyscyplinie sportu, że każdy chłopiec chce być Robertem Lewandowskim ewentualnie. W naszym studiu Bogusław Kaczmarek, były piłkarz i trener Lechii Gdańsk oraz Arki Gdynia, rozmawia w Włodek Machnikowski. Panie trenerze, dzień dobry. Kim pan chciał być, gdy miał pan naście lat? Miał pan takiego swojego piłkarskiego idola? No ja się wychowałem w takim mieście... Urodziłem i wychowywałem w takim mieście, które się nazywa Łódź, i gdzie Łódź zawsze słynęła z piłkarskich drużyn o dużej jakości i z wielu utalentowanych piłkarzy, reprezentantów kraju, także... Jerzy Sadek był taki piłkarz. Proszę? Jerzy Sadek był taki piłkarz. Jerzy Sadek właśnie leży 100 metrów na jednej z większych nekropolii od moich rodziców. Leszek Jezierski, Jerzy Sadek, Andrzej Niemczek. Zawsze ich tam odwiedzam po drodze do moich rodziców przed wszystkimi świętymi. A co Łódź? No to było miasto lumperproletariatu, gdzie bieda zaglądała z każdego zakątka. Ja się wychowałem w takiej dzielnicy Bałuty, gdzie sport to była szansa na to, żeby poprawić sobie status życiowy. Wielu, taka ulica druga po Piotrkowskiej, Lutomierska na Bałutach, wielu wspaniałych sportowców wydała, mistrzów olimpijskich, piłkarzy, hokeistów, kolarzy. Także że sport był u mnie od początku wpisany w mój życiorys od przedszkola. I motywacji wam w związku z tym nie brakowało, byliście walczakami, no pan był takim znamienitym przykładem. I jeszcze jako piłkarz, czy to Lechii, potem Arki Gdynia. To proszę powiedzieć w takim razie, czego brakuje tym piłkarzom, którzy grają w tej chwili, żeby demonstrować to, co mieliście wy, no bo oni mają teoretycznie wszystko, natomiast czegoś w tym wszystkim brakuje. Wrażenia po wczorajszym spotkaniu derbowym? Chyba nie jesteśmy, jeśli chodzi o widowisko, o ten spektakl, o jakość piłkarską, do końca zadowoleni. No, jeżeli patrzymy w aspekcie tego meczu derbowego, to szału nie było. Brakowało piłkarskiej jakości, dużo chaosu, dużo nieprzemyślanej takiej walki sportowej. No, oczywiście jak czytam niektórych dziennikarzy, że to były ambitne derby, no to sorry, ale ambicja no to powinna być z definicji wpisana w to wszystko, co się nazywa rywalizacją sportową, a do tego potrzebna jest jakość piłkarska. A w tych derbach tej jakości nie było za dużo. Wygrała Lechia dlatego, że miała po swojej stronie dwie, trzy indywidualności i suma działania tych indywidualności zadecydowała o tym, że wymusiła na Arce proste błędy w obronie. Bramki, jakie zdobyła Lechia, to po bardzo prozaicznych błędach. Natomiast mnie zaskoczyła Arka, bo na początku miała plan na ten mecz. Wiedziała, że Lechia straciła ponad 20 bramek w wyniku stałych fragmentów gry egzekwowanych przez przeciwnika. Jarka w pierwszych minutach bardzo poważnie zagroziła Lechii. Była poprzeczka po strzale formeli. Strzale skrzydłowego Arki. Były dwa takie zamieszania, gdzie też mogło to się skończyć bramką. No później natomiast jakoś, myślę, też lepsza organizacja gry po stronie Lechii zadecydowała o tym, że Lechia ten mecz wygrała. Niemniej jednak... Wracając do stałych fragmentów, to mieliśmy tę przepiękną bramkę Hofbauera, której nie wstydziłby się Robert Lewandowski. No pewno, uderzył lewą nogą piłkę taką, która niby mogła być w zasięgu Kusiaka, niemniej jednak fizyki się nie oszuka i moment reakcji był taki, jaki był. Nie starczyło ręki, bardzo ładna bramka. W ślad za tym myślę, że Arka uwierzyła, że może ten mecz przynajmniej zremisować, i ostatnie minuty no to były w wykonaniu Lechii taką grą na przetrwanie, gdzie równie dobrze w końcówce przy odrobinie szczęścia, którego Arki zabrakło, Arka mogła zremisować. Dla mnie przeciętne derby. Na pewno kibice będą pamiętali walkę i wynik z tego meczu, no, a jakości piłkarskiej za dużo nie było.
jako były trener Lechii przez jakiś czas nie mógł pan komentować poczynań piłkarzy. Teraz już pan rozumiemy. Może to proszę powiedzieć, czego tej Lechii brakuje? Trener Nowak ma swoją filozofię i to jest też takie bardzo roztropne, bo on podkreśla, w pierwszej kolejności interesuje mnie skuteczność. Efektowność jest dopiero tam na trzecim planie ewentualnie. No chciałoby się tę Lechię bardziej natchnioną oglądać. A jest tutaj kilku graczy takich kreatywnych jak Wolski, chociażby wczoraj na miastkę pokazał, czy Krasicz, który w jakimś tam dołku formy się znajduje, którzy mogliby uruchomić tę maszynę z większym rozmachem poczynającą sobie. No myślę, że jeżeli chodzi o zdobyć punktową i miejsce w tabeli, Lechia spełnia swoje warunki, liczy się w grze o tytuł. Czego brakuje Lechii? No, oprócz tego, że w Gdańsku to wygląda przyzwoicie, bo statystyka jest tego potwierdzeniem tego, co mówię, no to przydałaby się lepsza gra na wyjazdach, że Lechia u siebie, a na wyjeździe. To dwie różne drużyny. Dlaczego się tak dzieje? Trudno powiedzieć, ale ja myślałem, że mecz z Piastem będzie takim zwiastunem lepszej postawy Lechii na wyjeździe, gdzie Lechia zremisowała ten mecz niemalże na własne życzenie. W Lechii jest wszystko. Piękny stadion, najpiękniejszy, jeden z piękniejszych w Europie. Już jest dobra murawa, na którą nie mogą piłkarze narzekać. Wspaniali kibice. Myślę, że solidny, wypłacalny i wiarygodny sponsor, gdzie zawodnicy mają kontrakty na bardzo wysokim poziomie. No, wypowiedź znamienna chyba prezesa byłego Legii Leśniodorskiego, że Borysiuk dostał lepsze warunki kontraktowe, jakie miał przed wyjazdem do Anglii w Legii. To o czym świadczy? Świadczy o olbrzymim potencjale całości tego projektu, no, ale w pewnym momencie usłyszałem takie wypowiedzi, że Lechię zadowoli miejsce w pierwszej piątce. Nie ośmieszajmy się. No. Ta liga jest taka, jaka jest. Ligowa Europa ucieka nam. Lechię w tej chwili stać na to, żeby walczyć o najwyższe trofea. A co jest bardziej prawdopodobne? Mistrzostwo Lechii czy spadek Arki? No, trudne pytanie. No właśnie, to jest dla mnie bardzo trudne pytanie. Sytuacja w tabeli identyczna, bo to jest trzecia drużyna Lechia od czuba licząc, a Arka od końca. To są zupełnie dwie różne sprawy. No tak. Lechia to święta Bożego Narodzenia, a Arka to piłkarski przednowek. No. I potencjał tych zespołów, możliwości finansowe, to dwa skrajne bieguny. Arka chyba 10 milionów budżet, w Lechii budżet jest bardzo elastyczny. No 42, taka oficjalna wersja chyba. Ale to chyba numer buta pana Mandziary. Nie, tego nie wiem akurat. Nie, no mówi się o 60, a być może nawet więcej. Ale budżety też nie grają, o czym mogli przekonać się wyspiarze. Leicester, klub ledwo prowincjonalny, ledwo się utrzymał z Wardim, Morganem i Kante. Wszyscy mówili, że oj, dobrze będzie, jak się utrzymają, a tu wszyscy grali dla Leicester. Leicester zdobyło mistrzostwo. Kluby w dwóch różnych miejscach. Arce życzę, żeby się utrzymała. Trener Ojdzieński jest już znany z tego, że ten element motywacji takiej zewnętrznej jest w stanie przenieść na drużynę. Lechia, minimum trzecie miejsce, to jest to minimum, które powinna w tej lidze zrobić, jak będzie. Oby Lechia zdobyła nawet mistrzostwo, czego im należy życzyć, a Arka, żeby utrzymała się w lidze, bo nic nie podnosi poziomu jak taka lokalna rywalizacja. No, kiedyś były derby w układzie Stoczniowiec, Bałtyk, Arka, Lechia na poziomie obecnej pierwszej ligi, później w Ekstraklasie. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby była kontynuacja tego wszystkiego, no, ale z jednej i z drugiej strony myślę, potrzebna jest lepsza gra Lechii, żeby osiągnąć mistrzostwo, ale też żeby się utrzymać.
To w takim razie wybiegniemy jeszcze w przyszłość. 2 maja, Stadion Narodowy w Warszawie. Będzie pan na finale Puchar Polski? No niestety jestem zaproszony, wcześniej już pół roku temu wykupiłem z żoną. Jedziemy do SPA, do Pradu, także... Stamtąd będzie pan będę kibicował, trzymał kciuki za Arkę, aby im się udało i w Pucharze, i w Lidze. Podobna sytuacja jak w 1979 roku, w maju, kiedy był pan piłkarzem Arki Gdynia, gdy w Lublinie graliście mecz przeciwko Wiśle Kraków. Drużynie o takim potencjale jak teraz Lech Poznań. Drużynie, która zdobywała Mistrzostwo Polski, nie przegrywając meczu. I wtedy się udało. Zwycięstwo 2-1. Pana nie widziano na boisku. Dlaczego? Proszę nie było mnie i Tomka Korynta. Tomek zachorował na anginę, a ja... we wcześniejszym meczu z Pogonią Szczecin odniosłem kontuzję, miałem nogę w gipsie, ale Arka wtedy to była bardzo solidna drużyna. Tam 3/4 tego zespołu grało w różnego rodzaju reprezentacji, od reprezentacji młodzieżowej do poprzez B, olimpijską pierwszej. Mieliśmy równie dobre mecze. Ogrywaliśmy Wisłę u nas, pamiętam, chyba 4-1, Legię 3-0, Lecha 3-0. To była zespół. Nie było przypadku w tym. Nie, no to był inny zespół zupełnie, gdzie z Arką się wtedy wszyscy liczyli, chyba 7 miejsce w lidze. Puchar Polski z najmłodszym trenerem wtedy, Cześkiem Boguszewiczem, który był naszym kolegą z boiska. Były to zupełnie inne realia. W tej chwili faworytem w Pucharze jest na pewno Lech Poznań, który gra w tej chwili, według mojej oceny, najbardziej taką stabilną i najbardziej oglądalną piłkę w polskiej ekstraklasie. Ale Puchar to jest Puchar i trzymamy kciuki za Arkę. Wspomina pan Lechię, Arkę, ale najbardziej kibicuje pan w tej chwili, chyba nie oszukujmy się, Wiśle Płock. No tak, panie Błocku, kibicuję Wiśle Płock, ale nie byłem na żadnym meczu mojego syna, jak on jest trenerem. Ani na Lechii, ani w Grudziądzu, ani w Szczecinie. W Płocku też nie oglądam jego meczy na żywo, czy mu kibicuję. No pewno, że mu kibicuję, bo przecież stara się kultywować rodzinne tradycje. Cieszę się bardzo, że się rozwija, że jest taki mister awans, gdzie nie pójdzie, to wszędzie drużyny notują progres, oby powalczył o 8, bo w dalszym ciągu są szanse takie, ale myślę, że stracił bardzo dużą szansę w Krakowie z Wisłą, gdzie prowadził do 86 minuty 2-1. Dwa proste błędy w obronie. Przegrali ten mecz 3-2. Tam już mógł zapewnić sobie chociażby w 80% awans, tak? Przyjdzie w Gdyni walczyć o punkty. Być może punkt wystarczy, może będzie 3 punkty. No, na pewno mu kibicuję, ale raczej na mecz chyba nie wybiorę. Ostatnie pytanie w takim razie, skoro o awansach. Bayern Monachium przegrał pierwszy mecz z Realem Madryt 1-2, bo nie było tutaj Roberta Lewandowskiego. Jest szansa, żeby na Santiago Bernabeu dzisiaj odwrócić historię i mistrzowie Niemiec, pańskim zdaniem, mają jakieś szanse? No mają szansę, tylko jak oglądało się mecz Bayernu z Leverkusen, no to ktoś powie, no chyba raczej te szanse są znikome, no ale Bayern grał troszeczkę w takim składzie odbiegającym od tego optymalnego na Real. Dojdzie Lewy, no Lewy jest zawodnikiem, to taki języczek piłkarskiej wagi, gdzie jednym dotknięciem piłki jest w stanie zmienić obraz tego, co się dzieje na boisku. A sama jego obecność to duża niepewność w obronie przeciwnika. Nie ma w Realu chyba Piqué, jest Ramos, który myślę, że ma złe wspomnienia dotyczące swojego przeciwnika na boisku, jakim jest Robert Lewandowski. Życzę Bayernowi, żeby odrobił straty, a Robertowi dobrego meczu, aby tylko te informacje o tym jego barku były prawdziwe, że wszystko wraca do normy, to jestem przekonany, że Bayern stać na to, żeby w normalnym czasie
odrobić te straty, doprowadzić chociażby do grywki, a zapowiada się wspaniałe widowisko. No już kiedyś Robert Lewandowski jeszcze jako piłkarz Borussii Dortmund zrobił sobie strzelnicę z bramki Realu Madryt, o czym pan wspominał. I jeżeli dzisiaj powtórzę, to osiągnie. I tam na Santiago Bernabeu chyba pamiętają wyczyn Lewandowskiego. Dziękuję bardzo. 20:45 dopiero to spotkanie. Ten mecz na pewno obejrzy Bogusław Kaczmarek, którego niekoniecznie będzie można spotkać na Stadionie Miejskim w Gdyni, gdy przyjedzie z Wisłą Płockiego syn Marcin. No bo to będzie rozdarte serce między tymi relacjami ojcowskimi, a drużyną, w której się kiedyś grało. No, myślę, że perfekcyjnie pan to ujął. To dziękuję w takim razie za wizytę w Radiu Gdańsk. Dziękuję bardzo. Rozmowa kontrolowana. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.